Jak bezpiecznie kupić mieszkanie od dewelopera? Zakup mieszkania to dla wielu Polaków największa inwestycja w życiu. Warto zrobić wszystko, żeby proces ten przebiegł w miarę bezstresowo i bezpiecznie. Zdarzają się na rynku sytuacje, gdy ktoś zanotuje po prostu wpadkę i lepiej nie być tym kimś i jej uniknąć. Kiedy kupujemy mieszkanie na rynku pierwotnym, czyli mieszkanie nowe od dewelopera, możemy się do tego przygotować. Przede wszystkim powinniśmy sprawdzić, od kogo kupujemy mieszkanie. Najłatwiej mają osoby, które kupują od dewelopera notowanego na giełdzie, bo firmy notowane na giełdzie mają obowiązek informować świat, rynek o swojej sytuacji. Mamy raporty czasowe, możemy się zapoznać z sytuacją finansową i tak dalej. Warto też zwrócić uwagę na inwestycje już przez danego dewelopera zrealizowane. To, jak dziś wygląda osiedle wybudowane 5 czy 8 lat temu, będzie dobrym wyznacznikiem tego, w jakim standardzie buduje dany deweloper. Jak już dewelopera sprawdzimy, to powinniśmy zweryfikować dane osiedle, czyli przyjrzeć się dokładnie prospektowi informacyjnemu, który ma obowiązek opublikować deweloper. Zapoznajmy się ze wszystkimi informacjami, z tym, jak wygląda i będzie wyglądać okolica, bo warto zwrócić uwagę na to słowo będzie, dlatego że to, że dziś pod oknem mamy kilka drzew i jakiś przyjemny skwerek z ławkami, no nie znaczy, że tak będzie za 5 albo 10 lat, a mieszkanie kupujemy raczej długoterminowo. Warto zapoznać się z dokumentami w Urzędzie Miasta czy Urzędzie Gminy, sprawdzić, jakie plany ma samorząd na daną okolicę, czy być może pod oknem nie powstaną tory tramwajowe albo jakieś w pobliżu jakieś taka miejsce, które będzie nieprzyjemne do mieszkania, na przykład spalarnia śmieci lub inny tego typu obiekt. Zweryfikujmy także informacje na temat samego mieszkania. W indywidualnej części prospektu informacyjnego deweloper ma obowiązek umieścić wszystkie informacje dotyczące układu pomieszczeń, powierzchni, ceny itd. Sprawdźmy je dokładnie, żeby potem nie było niemiłej niespodzianki. Kolejną rzeczą, którą trzeba sprawdzić, jest rachunek powierniczy. Dziś praktycznie wszystkie mieszkania sprzedawane przez deweloperów objęte są ochroną przez właśnie rachunek powierniczy, który zwiększa poziom bezpieczeństwa, ale są różne rachunki powiernicze. Jest na przykład rachunek otwarty bez dodatkowych zabezpieczeń, który tak naprawdę oferuje najmniejszą ochronę kupującemu. Jeżeli mamy do wyboru kilka mieszkań, które praktycznie niczym się nie różnią, a jedynie tym rachunkiem, to weźmy ten, który oferuje większe bezpieczeństwo. Niezwykle istotna jest także umowa deweloperska, czyli ten dokument, który podpisujemy z deweloperem. Sprawdźmy, co deklaruje deweloper w ramach tej umowy, czyli jak wykończone będzie mieszkanie, jak wykończone będą części wspólne budynku, na przykład klatka schodowa, winda, jaka będzie infrastruktura na osiedlu. To są rzeczy, które w przyszłości będą miały ogromne znaczenie dla jakości naszego życia.